tym odcinku. Lepiej popracuj nad swoim stylem, bo naprawdę aż oczy szczypią, gdy się na ciebie patrzy. Wypad. Kochaniutka, ja cię naprawię. Będziesz lśnić jak ja. Przyszłam tu, ja, ikona mody, żeby przedstawić ci mój styl. Zrobimy swoją własną kolekcję ubrań. Wystawimy je na Allegro Lokalnie, na licytację i wygra ta z nas, której kolekcja zostanie sprzedana za więcej pieniędzy. Szkoda, że jest wirus, bo ja miałam mieć nocobankę w szkole i dużą imprę. O, jeszcze koleżanka mnie zaprosiła. Miało być tam pół szkoły. No, mnie też zaprosili. Miała być fajna impreza. Tak? To słabo, bo masz same słabe ciuchy. Pewnie pod ścianą siedzisz i nie tańczysz. Co ty, przepraszam, powiedziałaś? No to, że masz same słabe ciuchy i pewnie byś siedziała pod ścianą. Ta akurat powiedziała, co wiedziała. Po prostu ikona mody. Wypadł z mojego pokoju. Już nigdy tu nie wracaj. Jak chcesz, ale tylko ci powiedziałam. Lepiej popracuj nad swoim stylem, bo naprawdę aż oczy szczypią, gdy się na ciebie patrzy. Wypad. Ha, i jeszcze jedno, żeby ci moleciuchów nie zjadły, bo gustują w taką brzydką modę, w jaką ty gustujesz. Jesteś do nich podobna. Stylistka Amelka. To by było ciekawe. Kochaniutka, ja cię naprawię. Będziesz lśnić jak ja. Chłopcy będą się za tobą oglądali. Będziesz taka jak złotko. Dosłownie złotko. Koniec z czarnymi, ciemnymi ciuchami i z bladą, białą celorą. Zapraszam do łazienki. Nie, nie. Stylistka Hania. Jakby to mogło wyglądać? Przyszłam tu, ja, ikona mody, żeby przedstawić ci mój styl, żeby pomóc ci, bo patrząc na ciebie nie mogę po prostu na ciebie patrzeć. Odmienię cię, będziesz niczym kwitnąca róża, a teraz chodź ze mną. Tylko mnie nie dotykaj na razie. Nie, nie, dziękuję, ale nie. Witam panią najmodniejszą. O, witam panią mega niemodną. No dobrze, Mądrolińska. Jak tak uważasz, to możemy się sprawdzić. Pamiętasz ten cykl challenge, który robiłyśmy wcześniej? Siostra kontra siostra? Tak, pamiętam. Zróbmy taki challenge. Zdecydujemy, która z nas będzie lepsza. Zrobimy swoją własną kolekcję ubrań i... zobaczymy, która z nas ma lepszy gust modowy. Wchodzę w to. No dobrze. Siostra kontra siostra. I w tym odcinku będziemy robić naszą własną kolekcję mody. I to wszystko będziecie mogli znaleźć, a już szczególnie kupić na Allegro Lokalnie. Link macie pod filmem. Moja kolekcja mody składa się z bluzki i butów. A moja kolekcja z butów.
są już prawie gotowe, oprócz tego, że no musimy niestety poczekać 2 dni, aż wszystko nam wyschnie. I wtedy rozwiniemy koszulki i zdejmiemy taśmę z butów i zobaczycie, jak to się pięknie prezentuje. I jak wyszła twoja kolekcja? A jak tobie wyszła twoja kolekcja? A jak tobie? Ty powiedz. Ja pierwsze zadałam pytanie. Okej. To zagram w papier, kamień, nożyce i ta, która wygra, jeżeli na przykład ja wygram, to ty opowiadasz, jak ci wyszło. Okej. Dobra. Papier, kamień, nożyce. Okej. No to moja koszulka, ta mniejsza, jest inspirowana liśćmi jesienią. O, tutaj takie kolory właśnie pomarańczowy, żółty i zielony, jasny i ciemny. A drugą koszulkę możecie zobaczyć na aukcji, jest ona niespodzianką. Więc wchodźcie na Allegro lokalnie, link macie pod filmem. A ja... Moja bluzka wygląda tak. Ale tęczowa. No, nazwałam ją tęczą jesieni. I moje buty nazwałam tak samo, bo są też kolorowe. Wyglądają trochę jak wschód słońca. To co? Wstawiamy to na aukcję na Allegro lokalnie? Jasne. To dawaj. Musimy zrobić zdjęcie. Okej, to teraz musimy to ładnie spakować. Okej, to mamy jeżeli pudełka, mamy może to na buty. 3 brązowe, no to to jest inne, więc... To jest na buty. Spakowane! Challenge wygrywa ta z nas, której ubrania zostaną wylicytowane za większą kwotę. A teraz idziemy to wystawić. Co tak mnie obsiadłyście? Co tutaj chcecie? No coś kombinujecie, jak was znam. No bo mamo, no bo my chcemy wystawić nasze... ubrania, które zrobiłyśmy, tak, naszą kolekcję mody. Na Allegro lokalnie. I co, ja mam to zrobić? Tak, nie po prostu pokaż nam, jak to zrobić. Nie chcemy nic zarobić, chcemy na jakąś zbiórkę. A na jakąś, wesprzeć jakąś tak, lokalną tak, działalność. No dobrze. A to wysłałyście, wybrałyście coś, tak? Tak, to ma w mailu gdzieś. Dobra. I wybrałyście? Okej. Okay. Fantastyczny uśmiech doktora Klau. A, i co? Wystawiamy na ten cel, tak? Dobrze, poczekajcie. 100%. O, od 10 do 100, a wy 100, dobrze. Czyli nic nie chcecie zarobić. No dobra. To te zdjęcia, co tam były w mailu. Tak, to ci wysłałyśmy. Dobra. To ja tutaj złapię. Ale. Dobra. O, jakie buty ładne. No, bardzo ładne. No, poczekajcie. O, to zdjęcie zrobimy. I ten opis tak, tam. Dobra. Widzicie, jak to się prosto robi? To rozumiem, że resztę dobra, same wystawiacie? Tak. Tak. No dobra, bo ja mam dużo roboty. Nowy. Okej. Okay. Cena? Od złotówki. Od złotówki, proszę. Okej. Okay. No i to dostawa. I co wszystko? Licytacja. A licytacja, no dobrze. Dobrze. No to pięknie. No, bardzo. I wstaw jako licytację. A dalej dobra, zrobimy same. No dobra, to ja wystawiam. A to może z telefonu zrobicie. Dobra? Można zrobić to tak samo. Prosto. Okej, 100%. Wybierz lub zrób zdjęcie. Wybierz tylko zdjęcie. Koszulkę. Nazwa przedmiotu koszulkę. Jesienna tęcza. Słuchajcie, a najważniejsze jest to,
że wszystkie pieniądze, które zarobimy na naszych kolekcjach modowych, wspierają lokalną zbiórkę Fundacji Dr. Klan. Znaczy, my nie zarobimy, ale przekażemy na tą fundację. Tak.